Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No dzisiaj chciałabym omówić sprawę jogi, bo to jest bardzo modny temat w Polsce. Tutaj mam ilustrację indyjską, jogina, i chciałabym, żeby Państwo zanotowali, żeby mieli uwagę, tak zwane czakramy. Czakram dolny, kundalini, coraz wyższy czakram, jest tak zwany 7 czakramów, czyli 7 rejonów wirowania energii, które odczuwa jogin. Chciałabym wyjaśnić, że joga nie jest drogą do doskonałości duchowej. Jeżeli ktoś ćwiczy jogę, to ćwiczy swoje ciało, ale nie rozwija cech duchowych. Jeżeli mówimy o medytacji, i medytacja w jogina, a medytacja, powiedzmy, moja w zakonie. Więc jeżeli medytacja, myli się czasem, że my mamy medytację, tamci medytacja, to jest jedno i to samo. Nieprawda. Ja, jeżeli medytuję, to przede wszystkim przygotowuję się tak, że wiem, że będę mieć do czynienia z Bogiem. Ja wchodzę w kontakt z Bogiem. Jestem ja i On, Bóg. Dalej, mam jakiś konkretny temat. Powiedzmy, że chcę Boga podziwiać za Jego geniusz, jakim stworzył świat. Bo jeżeli czytam na przykład, jak planety są ogromne w porównaniu z kulą ziemską, jak wszechświat funkcjonuje, no można się zachwycić geniuszem Boga. I teraz ja mogę medytację prowadzić w celu uwielbienia Boga. Przypominam sobie, jak wygląda wszechświat, jak wygląda astronomia, którą poznałam, powiedzmy, jak wygląda budowa nawet organizmów zwierzęcych czy ludzkiego ciała. Ja podziwiam jego geniusz, uwielbiam go za to. I później, przy końcu mojej medytacji, robię sobie jakieś postanowienia. Albo, że będę dzisiaj cały dzień pamiętać o jego geniuszu i cały dzień powtarzać: uwielbiam Ciebie za Twoje dzieło stworzenia. Czy innym razem ja medytuję na temat mojej wady i zastanawiam się, jak tą wadę opanować. I proszę Boga, żeby mi pomógł, żeby mi dał łaskę, żeby Duch Święty pokierował, żebym ja mogła znaleźć sposób opanowania swojej wady. I znów, po zakończeniu tej medytacji, kiedy ja rozważam i znajduję przyczynę, że takie czy inne wady się pojawiają, wobec tego szukam, jak uniknąć tych przyczyn, a potem znów dziękuję Bogu za światło i proszę o to, żeby mi pomógł. I znów wiem, że mam czuwać dzisiaj, żeby właśnie taką wadę nie budzić w sobie. Ja zawsze jest taki punkt, że staję przed Bogiem, mam jakiś temat, dziękuję Bogu i postanawiam dzisiaj tak i tak właśnie wykorzystać to, co dla medytacji podjęłam. Jeżeli weźmiemy wschodni styl, to tam jest, jeżeli weźmiemy jogę, to nie jest tylko to, co w Polsce mówią relaksacja, a rozciąganie. To nie o to chodzi. Jest, owszem, jest taka zasada. Najpierw ćwiczenia fizyczne, psychiczne i duchowe, ale w jakim kierunku? Jogin przede wszystkim uaktywnia mechanizm ciała. Ja uaktywniam mechanizm myślenia, pamięci, a on ciała, czyli zmienia rytm oddychania, przyspiesza albo zwalnia, zależy co chce osiągnąć. Jest tak zwane samadhi, ma poczucie jakby zatracenia siebie, albo ma poczucie lotu w kosmos, jak se przyspieszy oddechy. Więc są zmiana oddychania, czego my w medytacjach nigdy nie stosujemy, żeby się skoncentrować na moim oddechu. Ja jak medytuję, ja nie myślę, jak ja oddycham. Dalej, jogini zwracają uwagę na dietę. Ja nie mam przepisu, żeby właśnie osiągnąć świętość taką czy inną dietą. Tam wiadomo, że jeżeli ja będę miała tylko wegetariańskie jedzenie, co i jogini polecają,
to oczywiście mój organizm będzie słabszy. Będzie komórka mojego ciała nie będzie miała pełnego zestawu protein, czyli wszystkich związków białkowych, ale taka komórka jest wrażliwsza i będzie wrażliwsza na zmianę oddychania czy na bodźce zewnątrz. Dalej jogini zmieniają rytm często snu. Ćwiczą bardzo długo i zaczynają wcześnie. Jeżeli człowiek jest niedospany, będzie również wydzielana endorfina, czyli hormon w mózgu, który utrzymuje, żeby człowiek nie utracił przytomności. Ale endorfina zmienia po prostu pojęcie obserwacji świata. Jakby zmienia poznanie świata, endorfina. I jeszcze czasem jogini używają tak zwanych boskich napojów, co ksiądz Jacques Vernet, który w telewizji ma tam dużo, znaczy w internecie ma dużo wykładów, Józef Maria Verlinde, on był kiedyś w Tybecie, chyba 10 lat bodajże, jeżeli pamiętam, i ćwiczył te właśnie wschodnie te techniki medytacji. I on mówił, że przed rozpoczęciem często spożywali filiżaneczkę morfiny, no więc czy marihuana, czy po prostu pobudzić jeszcze wyobraźnię i podnieść nastrój. Więc tutaj są jogini mają metody pobudzenia ciała i zmiany fizjologii ciała i doznań mistycznych, czyli doznań psychicznych, wynikających ze zmiany wewnątrz ciała, zmiany chemicznej. Bo proszę Państwa, jeżeli zmienimy oddychanie w kierunku przyspieszenia, wydech, 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 a nie wdychamy, mamy za mało dwutlenku węgla i wtedy pH się zmienia i następuje tak zwana alkaloza. Albo będzie za dużo dwutlenku węgla, jeżeli ja hamuję oddychanie i będzie kwasica oddechowa. I ta zawartość dwutlenku węgla we krwi będzie decydować o proporcji do tego dwutlenku węgla, będzie dostosowana proporcja magnezu, fosforu i ten skład chemiczny zmieniony pod wpływem zmiany ilości dwutlenku węgla we krwi, ten skład chemiczny będzie miał wpływ na działanie mózgu i będą takie czy inne doznania mózgu, a nie duchowe jakieś doskonalenia. Dalej, jeżeli my będziemy mantrę powtarzać, mantra, czyli powtarzanie ciągle tego samego słowa czy tego samego zdania. Hare Rama, Hare Krishna, 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 Krishna. Albo Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti, Om. Będzie zmiana bodźców, zmiana pobudzenia systemu nerwowego przez zmianę dźwięku i będzie hamowanie kory mózgowej. To samo, co się dzieje, jak mama, dziecko niespokojne, mama śpiewa a, 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 a. Będzie nucić monotonnie i dziecko się ulula, prawda? Kora mózgowa stłumiona. I tutaj jest co ważne, jeżeli nasz system nerwowy funkcjonuje prawidłowo, to jest układ centralny i układ obwodowy nerwów. Układ centralny kontroluje układ obwodowy, ale jeżeli ja układ centralny stłumię, układ obwodowy będzie działał aktywniej. I wtedy nerwy, które wychodzą z rdzenia kręgowego i unerwiają ciało, te nerwy będą bardziej pobudzone, bo nie ma hamulca ze strony centralnego układu nerwowego, bo jest tam wygłuszenie. I te pobudzenia powodują właśnie te wirowania, poczucie, że wiruje, bo jeżeli nerwy funkcjonują aktywniej, to krew będzie krążyć też aktywniej i człowiek będzie miał poczucie jakiejś wirowania energii. I tutaj te czakramy są oddolnie, czyli najpierw będzie poczucie
pod brzuszu, czyli na w kroczu. Pamiętajmy, że najbardziej unerwione części tułowia to właśnie dolna część i dlatego ta część najwcześniej będzie dawała sygnał. I to pobudzenie, oczywiście jeżeli będzie pobudzenie gruczołów płciowych, będzie wyrzucenie większej ilości hormonu, testosteronu u mężczyzn i estrogenu u kobiet. I to będzie, oczywiście dostaje się do krwi, przysadka mózgowa, która reguluje proporcje tlenu, proporcje hormonów, będzie pobudzać następne gruczoły. Więc następny czakran to będzie nadnercza. Wiemy, jak działa adrenalina, jak jest pobudzenie. Potem następny czakran to będzie czustka, wydzielanie insuliny, wysepki Langerhansa w czustce. Potem następny czakra to jest pobudzenie serca, przyspieszone. Potem następny czakra tarczyca. Więc proszę sobie wyobrazić, jeżeli będzie większa ilość hormonów poszczególnych gruczołów, proszę sobie wyobrazić, co się dzieje z mózgiem, który będzie pobudzany przez te hormony. I później w mózgu mamy jeszcze gruczoł, oprócz przysadki mózgowej, mamy szyszynkę. Więc dzisiaj się bada, jaka jest rola szyszynki u nas w ciele. I dlatego nie wierzcie, że te doznania, które jogini relacjonują, które mówią, jakie mieli doznania, jakieś kosmiczne loty i tak dalej, nie wierzcie, że to jest rzeczywiście jakieś doskonalenie. To jest po prostu pobudzenie systemu nerwowego przez zmianę składu biochemicznego we krwi. I stąd mózg będzie działał patologicznie. To nie jest fizjologiczne, to nie jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu naszego. I także ostrzegam przed, ja to tu w wielkim skrócie mówię, ale tak właśnie w wielkim skrócie, ale ostrzegam jeszcze, że u nas czasem się jogą nazywa zwykłą fizykoterapię albo jakiś rodzaj masażu. To nie jest joga. A jeżeli się to nazywa jogą, a daje poprawę zdrowia, to się robi reklamę, że joga jest dobra i poprawia zdrowie. A to nie jest, nieraz to nie jest joga, tylko reklama tego słowa. No szczęść Boże, do spotkania następnego.